Jednym z moich ulubionych typów interakcji w dziale Prototype jest overlay. O tym overlay już wspominałem wiele razy, ponieważ dzięki niemu możemy stworzyć coś takiego, że najeżdża nam na przykład na ekran albo na menu główne jakieś menu, które akurat jest nam potrzebne. Zamiast tego nie musimy robić ekranu dodatkowego na zasadzie, że musimy wszystko tam zachowywać i dopiero rozbazać tło i stworzyć menu. Wystarczy, że po prostu stworzymy pusty ekran, na którym jest jakiś element. Mianowicie mamy ekran startowy i możemy go rozegrać na dwa sposoby. Mianowicie tak, tutaj jest altem, wezmę go sobie, zabiorę. Dajmy na to, że chcemy, żeby wyskoczyło nam tutaj jakiś bar z góry, po prostu jakiś kwadrat, też prostokąt, cokolwiek, żeby nam się tutaj wysunęło. Więc tutaj, żeby nie było problemów, i mamy tak ten i ten ekran. Obydwa te możemy dać na overlayu. Tyle że zobaczmy. Klikniemy to, wybierzemy w opcji trigger tab, bo musi być kliknięcie. Natomiast jeśli chodzi o typ, damy overlay i możemy sobie zacząć. Widzimy, że no w sumie nic się nie zmieniło, prawda? Natomiast jeśli tą część i tą wymienię, a ten wielki prostokąt zamienię kolorystycznie na jakiś zielony. Tutaj damy jakiś róż. To teraz wróćmy. Prototyp i klikniemy. Widzimy, że całość nam przykryło i jeszcze mamy możliwość kliknięcia, czyli cofamy. Ponieważ kiedy klikniemy overlay, to on zazwyczaj dodaje do tej warstwy, czy do tego ekranu właściwie, możliwość cofnięcia do tyłu, czyli on od razu zakłada, że będziemy cofali do tyłu z tego overlaya. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że nam się tak formalnie nie udał ten overlay, ponieważ on no tutaj wyskoczył, nakrył nam całość i znika. Dlatego mówię, jest rozwiązanie tego na dwa sposoby. Mianowicie tutaj dałem inny kolor, natomiast jeśli wejdę w design i tą dolną część, czyli ten rektangul, usunę i w tym miejscu fill wytnę. Natomiast jeśli chodzi o tą część, to ten ekran sobie usunę i go skopiuję. Tak. I teraz muszę dodać, tak, przede wszystkim odklikać, dodać prostokąt na całość. Ogólnie to jest taki bardzo znany sposób, jakby nie było. I musimy dać teraz background blur, rozmyć tło i to Ctrl C, Ctrl V. W porządku. Teraz wejdę w ekran startowy i no tutaj nic nie mam, prawda? Ponieważ usunąłem ekran. Więc wybieram overlay. W porządku, mamy wszystko. I wybiorę. Widzimy, że w sumie rozmył ekran. Mamy możliwość cofnięcia, natomiast ten bar wyskoczył. No nie ma rewelacji. Natomiast jeśli wybiorę tą część i biorę sobie na przykład Easy In i Slide Down, widzimy, że bardzo fajnie nam wyskoczył ten bar, który nas interesuje, z góry. Natomiast jeśli tutaj tam tak, tak samo, no to widzimy, że są zmiany, on nam rozmyje to tło i da ten element. Dlatego też trzeba się zastanowić, jak chcemy właśnie ten overlay zrobić, ponieważ są takie ekrany, przy których po prostu wystarczy coś takiego wrzucić, prawda? Nie chcemy rozmywać niczego w tle, niech to zostanie. Natomiast jeśli koniecznie potrzebujemy, musimy sobie skopiować, rozmyć tło i dodać ten bar, że będzie wyskakiwał, czy to z góry, z dołu, z boku, nieważne. Ważne jest to, żeby nas nie rozpraszało tło. Ale jeśli nie mamy nic ciekawego w tle i na przykład wszystko się znajduje w tym miejscu i chcemy jeszcze, żeby stąd coś wyskoczyło, no to nie trzeba tego rozmywać. Natomiast jeśli tam są jakieś proste elementy, ale będą nas tutaj, będą zbyt ostre po prostu dla naszego wzroku, to trzeba je rozmyć. Na przykład coś takiego. I wyobraźmy sobie, że w tym miejscu, dajmy na to, wezmę sobie ten wybór, skopiuję, to usunę. I w tym miejscu na przykład chcemy, żeby wyskoczył nam jakiś prostokąt, w którym będą opcje. Dajmy do połowy i dajmy na to prototype i stąd z tego miejsca, oczywiście to dobrze by było zgrupować, przejdźmy overlay, slide,
Right. Widzimy, że tu wyskoczyło to miejsce nas interesujące, czyli ten to menu na przykład. Natomiast widzimy, że bardzo tutaj ostre nadal są informacje w tle. W związku z czym dobrze by było, abyśmy po prostu to rozmyli w taki sposób, jak wcześniej pokazywałem. Czyli prostokąt nakładamy tutaj, wejdę w design. Ten prostokąt użyję od razu. Background. Super. Ctrl C, Ctrl V. Tu go zmniejszę i wyłączę background. I wchodzę w wybór, kliknę, widzimy, że jest rozmyte i menu się pojawia, więc to też jest taki sposób. Natomiast ten overlay, jeśli chodzi o tamten element, który pokazałem, też jest dobrą opcją. Natomiast można też jeszcze coś takiego zrobić, mianowicie tutaj ten wybór usunę, tutaj wszystko skasuję. Tak. W tym miejscu, jak mamy wybór, możemy od razu go wypełnić prostokątem, dać background blur, 10 na 10, minus 2, więc on od razu jest z tym połączony. Mianowicie idziemy dalej, zróbmy to menu, które ma się wysuwać, ok. I teraz musimy dać prototype. No i wiemy, slide right, easy in, ok, w porządku. I widzimy, że tak samo to działa. Czyli jak przygotujemy sobie wcześniej ekran, też możemy i tak. I niekoniecznie musi być całe tło w ogóle, więc tu jest do wyboru, do koloru. I jak Państwu jest, łatwiej to tutaj zaprojektować i jak to by działało. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku.